Rozsiani po całym świecie Łemkowie przyjeżdżają do Zdyni od lat. Z godziny na godzinę pole biwakowe zapełniało się namiotami, a przy drodze do amfiteatru stanęły stoiska z różnorakimi towarami. Dzwon pokoju i panachyda, modlitwa za ofiary akcji Wisła, odprawiona przez duchownych prawosławnego i grekokatolickiego, oznajmiło otwarcie łemkowskiej watry. Po raz 33 w Zdyni przy tradycyjnym ogniu spotkali się Łemkowie z kraju i z zagranicy, by ze swoimi bliskimi wspominać dawne lata na ojczystej ziemi i oklaskiwać występy artystów. Sobota to drugi dzień Międzynarodowego Święta Łemków. Oficjalnego powitania zaproszonych gości dokonał Stefan Chładek, przewodniczący Zjednoczenia Łemków. Święto Kultury Łemkowskiej organizowane corocznie przez Zjednoczenie Łemków jest jedną z największych międzynarodowych imprez kulturalnych społeczności łemkowskiej. Cieszę się niezmiernie, że tyle gości przyjechało na 33. Na, tak jak powiedziałem w swoim krótkim wystąpieniu, jest to święto wszystkich Łemków, a nie tylko impreza kulturalno-rozrywkowa. Cieszę się, że jest pogoda. Cieszę się, że tyle zacnych gości nas odwiedziło watrę. Jest pan minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Cieszy nas, ponieważ imieniem jego są realizowane drogi, a na terenie powiatu gorlickiego, szczególnie gminy Ustie Gorlickie, gdzie mamy 28% dróg powiatowych, jest jeszcze bardzo dużo do wykonania dróg. Ale cieszę się, że goście, którzy przyjechali, że są zadowoleni, że warunki są z każdym rokiem coraz lepsze na watrze i to wszyscy potwierdzają, i goście zagraniczni, i nasi miejscowi, którzy tu z okolic i z całej Polski przyjeżdżają. Także ja w ostatnich słowach życzyłem im tylko przyjemnego wypoczynku i przyjemnej zabawy, i po łemkowsku zawsze kończę wystąpienie. Życzę wam watriana wszystkiego najlepszego. Podczas trzydniowego programu na scenie występują dziesiątki wykonawców muzyki nie tylko ludowej i folkowej, ale również jazzowej i rockowej. Koncertom towarzyszą spartakiady sportowe, konkursy plastyczne oraz warsztaty i prezentacje rękodzieła artystycznego. Jedna z prezentowanych wystaw dotyczyła konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Tragedii, która dotknęła wszystkich bez wyjątku. Mężczyzn, kobiety i dzieci.